Cześć, witam Was na moim kanale. W każdą środę będzie ukazywał się film, w którym pokażę krok po kroku, jak skonfigurować daną kamerę, która jest u nas na stronie ozikam.pl. Dzisiaj będzie pierwsza kamera. Jest to kamerka Ozikam myślnik IC 4X4. To jest ta oto kamerka. Ze względu na to, że jest to pierwszy film, to też powiem, że w niedzielę będzie zawsze o godzinie 9 normalny film. Nie będzie to typowy instruktażowy film. Dlatego też jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jak wyglądają ustawienia danej kamerki, to zapraszam do oglądania tego filmu. Więc zaczynamy od rozpakowania danej kamery. Czyli jeżeli otrzymacie taką kamerkę, w zestawie macie oczywiście osłonkę na RIO 45, kołki montażowe, zasilacz i oczywiście kamerę. Krótkie omówienie. Jest to kamera z dwoma obiektywami: jeden obiektyw o ogniskowej 2.8, drugi obiektyw o ogniskowej 8 mm. I zarówno jeden, jak i drugi jest obiektyw 4 megapikselowy. Dodatkowo ta kamera posiada zarówno diody IR, jak również diody podświetlenia. Ale nie musicie się martwić, diody podświetlenia można wyłączyć, ponieważ nie każdy sobie tego życzy, żeby kamera zapalała dodatkowe światło, więc na aplikacji pokażę Wam również jak można wyłączyć w prosty sposób takie oto diody. Oczywiście kamerka posiada mikrofon, posiada głośnik z tyłu, dlatego też możecie sobie bezpośrednio z tej kamerki rozmawiać z kimś na zewnątrz. Jak widzicie, kamera posiada uchwyt, dzięki któremu można zamontować kamerę zarówno do podsufitki, jak również do ściany. Dodatkowo, kamera posiada slot na kartę pamięci, tutaj pod tą gumką. Wystarczy, że sobie odegniecie i możecie sobie włożyć taką oto kartę MicroSD. Jak widzicie, również obok slotu na kartę pamięci jest również taki przycisk. Ten przycisk służy do resetu fabrycznego kamery żeby zrestartować taką kamerę, naciskamy taki przycisk, trzymamy aż kamera wyda z siebie dźwięk informujący o restarcie fabrycznym. Co zresztą wam pokażę. Jak już otrzymacie kamerkę, nie idziecie od razu i nie montujecie kamery na zewnątrz, tylko konfigurujecie ją w domu. I teraz, jeżeli posiadacie albo Android, albo iOS, to musicie zainstalować sobie aplikację IC a skąd macie wiedzieć, na jakiej aplikacji dana kamera działa? Przecież zakupiliście ją z naszej strony, stąd też w opisie danej kamery są wszystkie informacje. Zobaczcie: kamery IP, i mamy tutaj naszą kamerę. Wchodzimy sobie, i mamy tutaj w opisie, jeżeli chodzi o Android, przechodzimy i mamy tutaj aplikację IC, iOS, przechodzimy i również mamy aplikację IC. Jak również na naszej stronie macie wszystkie linki do programów. CMS na Windows VMS obecnie, jeżeli chodzi o program na komputer, należy pobierać VMS, ponieważ jest to nowszy program. I na nim dzisiaj będę pokazywał jak dodać daną kamerę. Macie również instrukcję do tej kamerki, więc bez problemu sobie poradzicie, ale powstał ten właśnie film po to, żebyście mieli łatwiej skonfigurować daną kamerę. Więc jeżeli już wiecie jaka jest aplikacja do danej kamerki, pobieracie sobie, instalujecie, otwieramy sobie aplikację i w pierwszej kolejności jeżeli nie macie zarejestrowanego konta Należy tutaj kliknąć zarejestruj, zaakceptuj Podajemy swój adres e-mail, podajemy hasło Hasło musicie wymyślić. nie podajecie hasła do swojego adresu e-mail Do swojej poczty e-mail Tylko hasło do tego konta Czyli możecie sobie wymyśleć hasło nowe Następnie klikniecie dalej i otrzymacie link na swojego maila Który wystarczy zaakceptować i będzie konto zarejestrowane Jak już macie zarejestrowane konto Zaloguj robimy. Więc pierwsza konfiguracja, jaką pokażę, jest to konfiguracja po Wi-Fi. Teraz nie mam żadnej kamery dodanej. Muszę sobie dodać kamerę, więc podłączam taką kamerkę do prądu. Podłączamy kamerę. Trzeba chwilkę poczekać. Uruchamianie systemu, proszę czekać. Kamera czeka na konfigurację. Kamera powiedziała, że czeka na konfigurację, więc. Jest to dla nas sygnał, że możemy zacząć konfigurować ją z Wi-Fi, czyli plus kamera Wi-Fi, dalej, dalej. Tutaj, jeżeli jesteście z daną siecią połączeni na telefonie ze swoim routerem, to automatycznie wam wykryje, z jaką siecią jesteście połączeni i musicie tylko wpisać to hasło do swojego routera, czyli do Wi-Fi. I tutaj dużo osób ma problemy z tym, że nie chce się kamerka łączyć. Może być problem taki, że macie sieć 2, 4 i 5 GHz pod tą samą nazwą. Należy to rozgraniczyć. W innym przypadku nasza kamera nie połączy się z siecią Wi-Fi. Dalej, ok, dalej. I tutaj mamy kod QR, który w razie Kodzenie czego. Z routerem. Proszę czekać. Kamera już zaczyna się łączyć. Widzicie, ja nawet nie pokazywałem tego kodu QR dla kamery. Ale nieraz trzeba pokazać. I wtedy robicie na zasadzie takiej, że przybliżacie i oddalacie do, o, do kamery taki kod QR, aż ona złapie, oczywiście nie tak szybko. Natomiast nasza kamera jest już połączona i zobaczcie jak szybko to zrobiliśmy. Teraz wprowadzam hasło do kamery i to hasło należy pamiętać, ponieważ często jest tak, że nie pamiętacie tego hasła i później wysyłacie zapytanie co robić dalej. Kamera 123. Oczywiście ja wpisałem tylko na początek tego filmu kamera 123, wy sobie możecie wpisać co chcecie. OK. Robot 1, x 4, zapisz. I teraz, tutaj możemy sobie wybrać podczas konfiguracji kamery, czy ma być nagrywanie ciągłe, czy ma być nagrywanie alarmowe. Zostawmy sobie nagrywanie ciągłe, OK. Włącz lub wyłącz powiadomienia o alarmie. Zostawiamy, zakończ. Mamy naszą kamerkę skonfigurowaną. Więc pokazałem Wam, jak dodać kamerkę po Wi-Fi, teraz pokażę Wam, jak dodać po kablu. A po kablu, na przykład, mam kamerę na zewnątrz połączoną, więc wystarczy ją dodać. I zobaczcie, jak prosty sposób to zrobić. Plus, i teraz na samym dole inne sposoby konfiguracji sieci i dodawania urządzeń. Wybieramy sobie to, następnie klikamy kamery w pobliżu. Wyszukało nam kamery wszystkie z mojej sieci, ponieważ telefon jest podłączony do routera do którego również są podłączone inne kamery w mojej sieci lokalnej dlatego też automatycznie aplikacja wyszukała wszystkie kamery i teraz jeżeli znam adres IP swojej kamery, którą mam na zewnątrz zainstalowaną wybieram sobie ją mamy dodaną, mamy dodaną tą po Wi-Fi mamy już po kablu, zobaczcie po kablu jak było prosto wystarczyło trzy razy palcem kliknąć i kamera dodana otwieramy sobie taką kamerę dostępny jest niszkowy, nie chcemy żadnego pakietu i tutaj, jak widzicie, automatycznie kamera informuje nas, żeby ustawić hasło do kamery. Czyli dwa razy hasło wystarczy sobie wprowadzimy. Na przykład, tak jak do tej kamerki, tak samo do tamtej na dworze mogę też wpisać sobie kamera123, zmieniono hasło i mamy naszą kamerę. Teraz dodam sobie jeszcze jedną kamerkę, którą mam. Tutaj obok Was, ponieważ w tej kamerce mam kartę SD włożoną, a to będzie niezbędne, żeby Wam pokazać, jak na przykład odczytywać pliki z karty. Więc znowu sobie robię plus kamery w pobliżu. I akurat w moim przypadku kamera ma 227 adres IP. Dodaję sobie. I zobaczcie, oto jesteśmy. I teraz tutaj macie zmianę rozdzielczości, czyli kamerka posiada dwa strumienie, jeden w gorszej jakości, drugi w lepszej jakości, i tutaj sobie możecie przełączać te strumienie. I co jest bardzo ważne, bo dużo osób myśli, że zawsze musi być na UHD, bo później będzie problem z nagrywaniem. To ustawienie nie ma w ogóle nic wspólnego z nagrywaniem na kartę SD. To ustawienie tylko służy do waszego podglądu, czyli jeżeli sobie weźmiemy na SD. To i tak nagrywa w lepszej jakości, ale podgląd jest bardzo brzydki. Więc jeżeli chcecie w lepszej jakości sobie podglądać na telefonie, UHD sobie kliknięcie i to wszystko. Natomiast nieraz otrzymuję zapytanie, dlaczego od razu UHD nie jest włączone. Wszystko zależy od waszego połączenia internetowego na telefonie albo też kamery. Jeżeli ma kamera słabsze połączenie, to też będzie się wyświetlało w SD i to jest bardzo dobre. Ponieważ jeżeli by się wyświetlało w WHD, nie otrzymacie obrazu na telefonie. A dzięki temu, że wyświetla Wam się w SD, to nawet przy słabszym połączeniu otrzymujecie obraz na telefonie. Więc szybkie omówienie. Tutaj macie głośniczek. Halo? Halo? Aż za głośno. Jeżeli chcecie mówić przez kamerkę. OK. Halo, halo. Więc przez tą kamerę spokojnie sobie możecie rozmawiać z kimś. Układ czterech. Możemy wyświetlać sobie cztery kamery na raz. Układ pojedynczy, czyli jedna kamerka. Teraz, jeżeli chcemy właśnie wyłączyć te diody podświetlenia, to zobaczcie tutaj. Wyłączamy sobie. Jeżeli weźmiecie na pełną gamę kolorów, to będzie się światło zapalało. Jeżeli wybierzecie noktowizor, to nie będzie się światło zapalało. I w tym trybie kamerka w nocy przełączy się na podczerwień, czyli obraz będzie czarno-biały, natomiast w dzień przełączy się na tryb kolorowy. Jeżeli chcecie mieć cały czas tryb kolorowy, to musicie wybrać pełna gama kolorów, wtedy kamera będzie świeciła białym światłem. A podwójna czułość światła, chodzi o to, że kamera normalnie widzi w trybie czarno-białym, czyli uruchamia diody podczerwieni, natomiast jeżeli wykryje ruch, świeci białym światłem. Następnie tutaj mamy PTZ, czyli możemy sobie obracać kamerką. Śledzenie ruchu. Chodzi o to, że możemy włączyć podążanie za człowiekiem. I teraz należy ustawić punkt patrolowania w pierwszym kroku. Następnie czas patrolowania. Wybieramy sobie, ile sekund kamerka ma podążać za kimś, a potem wrócić do danego miejsca. Załóżmy na przykład 10 sekund. I teraz wystarczy czułość, możemy zostawić średnią. Włączamy sobie i automatycznie kamerka już oddala. Już zaczyna śledzić. Tak to właśnie wygląda. Wyłączamy sobie to na razie, żeby nie śledziła. Ulubione jakieś. Tutaj sobie strefy możemy wyznaczyć, czyli obracamy w lewo, ustawiamy. Pierwsza pozycja, obracamy w drugą stronę, bieramy drugą pozycję. Jeżeli chcemy szybko powrócić do strefy pierwszej, naciskamy i kamera automatycznie przechodzi do strefy pierwszej, którą wyznaczyliśmy wcześniej. Następnie tempomat, chodzimy, mam wyznaczone dwa punkty i rozpocznij trasę, nie jest aktywne. Żeby rozpocząć trasę musiałbym dodać trzeci punkt, niech będzie w tym samym miejscu. Dodawanie powiodło się i automatycznie trasa, jeżeli zaznaczę sobie, o, rozpocznij trasę, jest aktywna. Rozpocznij trasę i wtedy kamera będzie podążać po tych, tych trasach, natomiast jeżeli zamkniemy sobie aplikację, to automatycznie się to wyłączy. Edytuj, usuń. Raz, dwa, trzy, usuń. Wycofanie PTZ. Przerzuć góra dół. Natomiast chodzi o to, że jeżeli weźmiemy sobie w lewo, to będzie się kręciła w prawo, jeżeli kręcimy w prawo, to będzie się kręciło w lewo, tak? Choć, rozumiecie o co chodzi. Album, tutaj są nasze zdjęcia, możemy sobie przeglądać dane zdjęcie, zapisywać na telefonie. Teraz, jeżeli chcemy przejść do ustawień, u góry mamy koło zębate, wybieramy je. Mamy ustawienia podstawowe. Jak widzicie, nazwa urządzenia możemy sobie zmienić. OK. Przerzucanie obrazu lewo, góra, dół i tak dalej, czyli do góry nogami też może być obraz. Głośność głośnika, czyli dźwięk wydobywany się z kamery. Możecie sobie przyciszyć go. Jeżeli nie chcecie, żeby głośno wydobywały się komunikaty, to możecie sobie ściszyć i nie ma z tym najmniejszego problemu. Następnie, zarządzanie hasłem. Tutaj zmieniamy swoje hasło. Do kamery. Zarządzanie magazynem w tym miejscu mamy swoją kartę. Jeżeli włożyliście kartę microSD do kamery, macie informację o tej karcie. Możecie sobie sformatować na samym dole taką kartę. Wtedy od nowa wszystko będziecie mieli wyczyszczone. Ustawienia nagrywania. Jak widzicie w tym miejscu, to jest od niedawna, ponieważ być może za jakiś czas znowu aplikacja się zmieni, więc trzeba będzie tego szukać w innym miejscu. Na tą chwilę macie tutaj nagrywanie 24, nagrywanie alarmowe. Sobie zaznaczacie, w zależności od tego, co chcecie. Jeżeli jest nagrywanie 24, tutaj macie ustawienia pliku, w jakich segmencie ma być. Co 5 minut będzie plik dzielony. Jakość nagrywania i tutaj jest bardzo ważna rzecz. Domyślnie, jak widzicie, jakość nagrywania jest ustawiona na, na dobrą, ale można sobie zwiększyć na najlepszą. Powiem szczerze, że. Zbytnio nie będziecie widzieli różnicy jeżeli chodzi o jakość wizualną, natomiast jeżeli ustawicie na najlepszą jakość to zapis plików na karcie się zmniejszy naprawdę o bardzo dużą ilość. W tym momencie spokojnie 64 wystarczy na ponad tydzień w takim zapisie dobrym, natomiast jeżeli ustawicie na najlepszy to na pewno się to zmniejszy i to znacznie, być może na 3 dni nawet. Następne, inteligentny alarm. Domyślnie nie trzeba tutaj nic włączać, jeżeli chodzi o samo nagrywanie. Natomiast jeżeli chcielibyście, żeby kamerka wydobywała dźwięk po wykryciu ruchu, to wchodzicie w tryb alarmowy. Następnie tutaj widzicie, macie wszystko zaznaczone, ale pierwsza opcja dzwonek alarmowy, trzeba wybrać jaki dźwięk chcielibyście, żeby kamera wydobywała po wykryciu ruchu. I teraz możecie na przykład sobie wybrać, nie wiem, uwaga obszar monitorowany. I teraz jeszcze tutaj musicie zaznaczyć. W tym momencie Kamera, jeżeli wykryje kogoś, automatycznie będzie mówić ten komunikat. Uwaga, o. obszar monitorowany. Ma się w ten sposób. Następnie pokaż ścieżkę, detekcja osób. Chodzi o to, że macie wtedy obramówkę dookoła człowieka, więc warto sobie to włączyć, żeby zobaczyć, co kamera wykrywa. Ustawienia. Tutaj macie linię i obszar. Ja polecam wybranie obszaru. I ten obszar, jak widzicie, domyślnie jest zaznaczony na całości. Jeżeli chcecie, żeby kamera wydobywała dźwięk. Jeszcze raz powtarzam dźwięk. Jeżeli ktoś wejdzie w dany obszar, to musicie sobie zaznaczyć na przykład jakieś pole i teraz jeżeli ktoś by wszedł w to pole, to tylko tutaj by wydobywała dźwięk. Ale nie mylić z powiadomieniami. Powiadomienia tak czy inaczej będą przychodziły, jeżeli ktoś się pojawi w obszarze kamery. To tylko chodzi o komunikaty wydobywane z kamery. Interwał alarmu, co jaki czas kamerka ma wydobyć z siebie komunikat? Jeżeli ktoś się będzie cały czas w obszarze tej kamery, to będzie na przykład co 10 sekund wydobywać dźwięk. Okres alarmu chcemy, żeby kamera monitorowała 24 na dobę, zaznaczamy pierwszą opcję. Jeżeli chcemy, żeby monitorowała w jakieś poszczególne dni, godziny, wybieramy sobie drugą opcję i tutaj w tym momencie ustawiamy sobie. Resztę czułości proponuję nie dotykać. Następnie ustawienia sieciowe. Jak tutaj widzicie, mamy też opcję tryb Access Pointa. Jeżeli ktoś nie chce łączyć kamery z siecią internet, tylko lokalnie przeglądać, może ustawić tryb Access Pointa, wtedy będzie mógł się połączyć z kamerą tylko i wyłącznie lokalnie, bez zdalnego dostępu. Czyli wychodzimy poza miejsce kamery i już nie mamy dostępu, żeby była jasność. Magazyn chmurowy, no to wiadomo, wykupowanie miejsca gdzieś w chmurze, Zapisu swoich plików. Powiem szczerze, nie, nie polecam tego. Lepiej sobie trzymać pliki na karcie SD, bądź też ustawić e-mail, dzięki któremu po wykryciu ruchu kamera może przesyłać zdjęcia dużo lepsze niż właśnie przetrzymywanie plików gdzieś tam w murze. Ustawienia zaawansowane, przełącznik śledzenia ruchu to właśnie śledzenie postaci, co wcześniej już włączaliśmy i o urządzeniu. Tutaj, w tym miejscu są bardzo też istotne rzeczy, ponieważ czas urządzenia, zobaczcie, możecie synchronizować go. Tutaj, w tym miejscu, ok, mamy synchronizowany czas. Natomiast tak czy inaczej, proponuję ustawić godzinę i datę na komputerze, co zresztą zaraz robimy. Yy, tutaj jeszcze mamy przywróć ustawienia domyślne i uruchom ponownie kamerę. W tym miejscu mamy nagrywanie na telefon, żebyście też zrozumieli, że kamerka w tym momencie nagrywa cały czas na kartę, a to. Ustawienie jest dodatkowe. Jeżeli sobie podglądacie w czasie rzeczywistym kamerkę i chcecie coś nagrać, to bierzecie, naciskacie tą opcję i nagrywacie w czasie rzeczywistym. Ale jak wyjdziecie z tej aplikacji, to oczywiście przerwane zostanie to nagrywanie. Ale to nie ma nic wspólnego z nagrywaniem na kartę. Teraz, jeżeli chcemy odczytać pliki z karty, tutaj na środku mamy odtwarzanie i mamy nasze pliki z karty. Czyli w tym momencie sobie odtwarzamy nasze nagrania. Jeżeli chcielibyśmy pobrać takie nagranie, w tym momencie mamy tutaj taki ołóweczek, zaznaczamy sobie takie nagranie, pobierz i jest rozpoczynanie pobierania. Pobiera nam się już bezpośrednio na telefon taki plik. I w tym momencie możemy sobie otworzyć bezpośrednio z naszej karty. Dodatkowo, żeby w albumie był zapisany te tak, tutaj w góry klikamy na dyskietce, udało się zapisać w albumie. Co jeszcze? Jeżeli byśmy chcieli wyświetlić tylko nagrania po wykryciu ruchu, tutaj taki wiatraczek mamy i na przykład możemy wybrać sobie nagrania alarmowe. OK. I w tym momencie mamy dostępne tylko i wyłącznie wszystkie nagrania alarmowe. Co jest jeszcze fajne? Możemy też oglądać nasze nagrania w trybie przyspieszonym. Klikając tutaj i na przykład cztery razy. Natomiast jeżeli oglądamy w trybie przyspieszonym, nie ma dźwięku, bo i tak byście nic nie zrozumieli. Albo możemy na przykład w trybie zwolnionym oglądać. Zobaczcie. Tryb normalny jeden raz i automatycznie dźwięk powraca. Nie, 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 nie. Oczywiście na dole też macie zoom. Możecie sobie przybliżać, oddalać. I tyle jeżeli chodzi o telefon. Teraz pokażę Wam jak to na komputerze zrobić. Jak już wspomniałem na komputer wystarczy, że pobierzecie sobie z naszej strony na przykład VMS. Jak już VMS macie pobrany, otwieracie go. Tutaj wystarczy, że klikniecie Zaloguj. Następnie musimy dodać kamery. Za pierwszym razem, jak tworzycie VMS, automatycznie Wam będzie wyszukiwał kamery. Natomiast tak samo możecie dodać ręcznie. Znając adres IP, wychodzę, zaznaczam sobie kamerkę, dodaj i zobaczcie. Jest połączona, ponieważ ta kamera nie miała hasła. Natomiast jeżeli dodam sobie inną kamerę, która posiada hasło, na przykład tą. Jest błąd hasła. I co teraz muszę zrobić? Ołóweczek. Tutaj jest edytuj i muszę wpisać hasło do kamery, które ustawiłem podczas konfiguracji kamery na telefonie. I w naszym przypadku, jak pamiętacie, była to kamera 123. Klikam OK. Automatycznie zrobiło się połączona. Jeszcze jedna rzecz. Jak macie dodaną już kamerkę, klikacie ołówek i, na przykład, zobaczcie teraz. Macie po adresie IP, i w tym momencie możecie korzystać z kamery tylko i wyłącznie lokalnie, czyli jeżeli jesteście połączeni do tego samego routera. Jeżeli chcecie mieć podgląd zdalny, to zmieniacie tutaj z adresu IP na cloud ID, zapisujecie i w tym momencie możecie sobie wziąć laptopa gdziekolwiek chcecie i będziecie mieli podgląd. Następnie, jeżeli chcemy mieć podgląd z kamery, główna, obraz, i teraz mam tutaj dwie kamery. Mogę kliknąć prawym wszystkim myszy i wybrać strumień główny. Mam kamerkę, tak samo tutaj mogę, wystarczy, że dwa razy kliknę i też mam obraz. Wszystko jedno co zrobicie, możecie sobie wybierać w ten sposób. Jeżeli chciałbym, żeby kamery były wyświetlane podczas otwierania VMS, więc to musicie ustawić sobie w trybie głównym, następnie ustawienia systemowe i tutaj musicie sobie włączyć w znów ostatni stan podglądu. Domyślnie jest to wyłączone, więc musicie sobie wejść i włączyć to, zaznaczyć. Wtedy automatycznie otwieracie VMS i już macie podgląd z kamer. Oczywiście, jeżeli dodaliście. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić na programie VMS, to ustawić godzinę i datę dla tej właśnie kamerki. W przeciwnym razie będzie Wam się mogła desynchronizować godzina i data, więc należy to zrobić. Konfiguracja urządzeń, wybieracie sobie kamerę, w której chcecie ustawić taką godzinę i datę, zaznaczacie ją. I teraz ustawienia systemowe, i tutaj wybieracie sobie strefę czasową, w naszym przypadku jest to plus 1, następnie zaznaczacie sobie dst, jest to czas letni, ustaw i musicie wziąć, wybrać sobie od kiedy jest czas letni do kiedy. I w tym momencie będzie zawsze godzina i data prawidłowa. Jeżeli zmieni nam się czas na czas letni, kamera automatycznie powinna wiedzieć o tym, i też powinniście mieć dobry czas. Oczywiście tutaj musicie ustawić prawidłową datę, od kiedy do kiedy jest czas letni. Jak widzicie, mamy tutaj różne ustawienia. Jak ostatnio pokazywałem, w tej również kamerce możecie ustawić maskę prywatności, właśnie tutaj w wyświetlaczu. Okładka, dodaj, i w tym miejscu możemy sobie ustawić strefę prywatności. Jeżeli wybierzemy obraz, to mamy widzicie czarny pasek, co oznacza, że strefa prywatności została ustawiona. Jeżeli chcielibyście udostępnić komuś podgląd z kamerki, warto utworzyć konto dla takiej osoby. Więc tutaj, jeżeli wybraliście daną kamerę, konto, dodajecie użytkownika, wybieracie sobie użytkownik user. I teraz nazwa użytkownika user1 Hasło Kamera na przykład Potwierdź Kamera Notatka Dla kolegi Niech będzie Grupa user OK Jeżeli chcielibyście zmodyfikować jeszcze tego usera robicie tutaj edytuj użytkownika zmienia, Zmieniacie na user1 I teraz Mogę mu odznaczyć, żeby nie miał w ogóle dostępu do, do plików z karty pamięci. Więc tutaj odznaczam i ta pierwsza opcja oznacza, że ma tylko podgląd na żywo. Nie ma podglądu do plików. Teraz co zrobić, żeby dać właśnie taki dostęp innej osobie? Jeżeli utworzyliście sobie użytkownika, wchodzicie do głównej, przechodzicie do konfiguracja urządzeń. Tutaj macie wersja i macie numer seryjny kamery. Kopiujecie sobie ten numer seryjny. Szukacie w Google QR Code Generator obojętnie pierwszy, lepszy nie ma znaczenia tutaj nie wybieracie link tylko tekst wklejacie numer seryjny macie wygenerowany QR Code możecie go sobie pobrać w PNG i komuś podesłać jeżeli ktoś ma podesłany na przykład na maila otwiera sobie aplikację jeżeli osoba ma zarejestrowane konto oczywiście nie będzie miała żadnych kamer robi sobie plus z urządzenia udostępnianego Skanuję kod QR, który przesłaliście dla niej, dodaj urządzenie, tutaj sobie wpiszę kamera OK, ma kamerkę dodaną. Otwieramy i zobaczcie, teraz chce hasło, i u góry jest A kropeczki N, co oznacza, że to jest konto admina, więc on musi zalogować się na User, czyli USER1, bo takie konto mu stworzyliście, więc te dane też mu podsyłacie. Następnie hasło Kamera Potwierdź I teraz może sobie ustawić inne hasło Anuluj My mamy ustawione hasło Kamera I co dla tej osoby ustawiliśmy? Ustawiliśmy, żeby miała tylko podgląd na żywo, więc Jeżeli ta osoba będzie chciała Sobie zoomować to Powinna mieć możliwość Ale jeżeli będzie chciała Na przykład obrócić kamerą To już nie ma uprawnień I tak to właśnie wygląda jeżeli chodzi o pobieranie plików na VMS. Odtwarzanie. Wybieramy sobie z jakiej kamery chcemy pobrać sobie nasze nagrania i tutaj wyszukaj robimy. I jak zobaczycie, macie po detekcji nagrania ciągłe. Na przykład zaznaczacie sobie i pobieracie. W tym momencie pobierany jest plik. I mamy nasz plik. I ten plik jest w AVI, natomiast domyślnie będziecie mieli w kompresji H265, więc przed pobieraniem danego pliku musicie upewnić się, że macie tryb zapisu w AVI. Żeby to zrobić ustawienia systemowe i tutaj format nagrywania trzeba zmienić na AVI. W innym razie będziecie mieli H264 i nie odczytacie takiego pliku. Teraz, jeżeli Zapomnieliście hasła, na przykład do kamery, co zrobić? Bo często się pytacie, czy należy zrestartować taką kamerę. Więc tutaj macie przycisk, jak również na końcu kabla. Nie, nie we wszystkich kamerkach, akurat w tej kamerze macie też na, na końcu kabla. I teraz naciskam i trzymam przycisk. I słuchajcie. Restart do ustawień fabrycznych. Proszę czekać. Puszczamy przycisk, i kamerka restartuje się do ustawień fabrycznych. Czyli, w tym momencie, jeżeli się zrestartuje do ustawień fabrycznych, należy ponownie ją skonfigurować, jak poprzednio robiliśmy. Pokazałem wam, jak skonfigurować krok po kroku taką oto kamerę, zarówno na telefonie, jak i komputerze. A za tydzień będzie kamera na aplikacji Camhi Pro. Zapraszam serdecznie.